Dzień dobry, wczorajszy mecz skończył się późno, powrót do hotelu też wcale najwcześniejszy nie był, ale to nie przeszkodziło nam, żeby od rana wyjść na boisko i robić to po co tutaj wszyscy przyjechaliśmy. Wy tymczasem siadajcie wygodnie w fotelach, czy gdziekolwiek jesteście, odpalajcie naszego vloga, zapraszam was serdecznie, jedziemy! Widzę, że wy się naprawdę rwiecie do gry, bo jeszcze nawet autokar nie przejechał, co wy tu robicie? No, pracę już przed chwilą, pół godziny na rowerach. Wcześniej jeszcze biegliśmy, śniadanie o 5 rano. Na siłowni jeszcze byliśmy przy okazji. Nie ma lekko. Na boso przybiegliśmy na boso. A ty, Gabi, jak swój debiut dzisiaj oceniasz? Bardzo dobrze. Na zero z tyłu. Ale się nie napracowaliście, czy muszę wam powiedzieć. Tak? Myślałem sobie, że... Wczoraj statystyki ten trener mi pokazał, to nie rzuciłem się ani razu i zrobiłem... Przebiegłem mniej niż Czarek na treningu. No i fajnie. Za co się mi obrona spisała? Ale wyszło podobnie, kilometrowo. Grabisz sobie, już się nazbierało, jesteśmy dwa dni. Trzy. Trzeci. Trzeci? No. Widzisz, to już się mylę. Dobra, wyjazd. Co wyjazd, ej. Może przesuń się gatunku, przepraszam. Czy nie? Nie, najlepiej wyjazd powiedzieć. To wyjazd, nie? Jak ty nie potrafisz być mnie, tak jest. Ja jestem najmniejszym człowiekiem na świecie. Ty, olejka, ty. Kolt? Co? Coś jeszcze nie podoba ci? Kolt? Co? Kolt? Zimno jest? Aha. Dużo exercise. Dużo exercise. Ja mogę sam na to. Ha? Do you want only one training? What? Nie, mogę. Ja nie wyglądam jeszcze, ale on dobra. Tak, dobrze. A ty też dobrze wyglądasz, bardziej. Ty bardzo dobrze wyglądasz zawsze. Dobra, my. Okularki. Klasa. Klasa! Boki, klasa! Nie chodzi o intensywność. Tą progową, tylko chodzi o tlenową. Także jak ktoś widzi, że już podchodzi zmęczenie za mocne, można obniżyć. Później ja będę tak robił. Co, zdjęcia będziesz robił? Chcę promować jędza. Czemu Andrzej nie biegnie? On mnie będzie promował. Jezu, chodź jedu za Instagram, bracie. Mati, chodź jedu za Instagram. Nie. A jezu Mati, bracie. Jezu Mati, chodź, kapi. Instagram to pała. Daj, bracie. Usuwam wszystko. Na końcu odcinku zasubskrybuj kanał. To dzisiaj musi być zaobserwuj jedzowaty na końcu. Tak, nie, pomyśl tam, nie? Musisz to zrobić, no. Ej, jedzowaty musi być obserwowany. Uwaga! 3, 2, 1, 2. Gdzie są kibice Legii? Jak się okazuje, wszędzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę znajomą koszulkę, to mówię podejdę. Zaryzykuję tak język polski, widzę, że dobrze trafiłem. Tak jest. Pan, rozumiem, przyjazdą czy pan tu mieszka? Ja tutaj mieszkam. Musiałem skorzystać z okazji, jak się dowiedziałem, że Legia przyjeżdża, że Legia tu jest na obozie. A długo już pan siedzi tutaj w vlogach? 9 lat prawie. A kibicem Legii jest pan od roku? 95. Pierwszego udziału w Lidze Mistrzów. No to jest to kawałek historii. No jest, jest. Jakieś prezenty dla rodziny, rozumiem, że też się szykują stąd? Oczywiście. Legijne? Oczywiście. Koszulki czekają na górze. Panie trenerze, trening dzisiaj taki typowo pomeczowy, tak? Nie, ten mecz traktowali się wczoraj jako trening, wiadomo, z przeciwnikiem, ale mimo wszystko trening, dzisiaj normalnie pracowaliśmy nad wytrzymałością, biegaliśmy na określonych tętach, które wynikały z naszych badań, które wcześniej zrobiliśmy, później dołożyliśmy do tego ćwiczenia siłowe. You know, this exercise, close your elbow, no outside, close your elbow. Tutaj też znacie ćwiczenie, wypychanie, 20 sekund, jedna strona, 20 sekund. Druga strona. I zakończymy to budowaniem akcji od
bramki, czyli nasze wyprowadzenie od bramkarza, kilka schematów, przypomnienie tego, co robiliśmy wcześniej, bo chcemy próbować grać od tyłu, o ile będą takie możliwości w każdym spotkaniu i dzisiaj też nad tym popracujemy. Będziemy dokładać kolejnych zawodników, aż dojdziemy do gry 10 na 10 i po południu przejdziemy do budowania gry w ataku według określonych zasad, schematów i rozwiązań naszych, które wcześniej też stosowaliśmy. Ładny. Aha. Przyjaciel. Widać? Linda. Poranny trening jeszcze trwa, ale my jedziemy do hotelu, bo musimy powitać naprawdę wyjątkowego gościa. Dzień dobry. Siemano. Siema. Cześć, cześć. Normalnie widać się, że też żołnierz nie wejdzie. Normalnie. Miło Cię widzieć. Już miło, również. Podróż spokojnie minęła? Tak, dziękuję bardzo. Saunę mam teraz. Zajmę pokój dostosowany do potrzeb. Sauna w pokoju. W jakim sensie, że to za grube jestem znowu? Nie, no chyba sauna to wszędzie sobie posiedzieć, nie? Pewnie jakieś gorące na dole. Zapraszam. Ile zwykle par zabierasz na obóz? Zrobiłem mało, ale to widzę, że nowy ma nowy kolor wchodzi, dlatego pewnie Adidas 2 o Legii Warszawa. Dziękuję bardzo. Do drużyny dołączył Artur Boruc i bynajmniej nie zrobił tego z pustymi rękami, tym bardziej, że była ku temu naprawdę dobra okazja. Dwie dokładnie rzeczy musimy załatwić przed treningiem. Pierwsza to powitać Artura. Miło, że do nas dołączył. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok ze zdrowiem, że szybko wrócisz na boisko. Dzisiaj wiem, że kolarstwo będziesz uprawiał, tak? Także dzisiaj kolarstwo, jutro już na boisku. Zresztą dzisiaj też trochę na boisku będzie, tak? Tak, oczywiście. Także zróbcie swoją robotę. Ale jest jeszcze jedna taka miła uroczystość tutaj, Krzysiek, która związana z tobą. Ze mną? Tak. A co zrobiłem? Zapytaj Artura. Artur, co robiłem? Po 20 lat na pracy w klubie. Ja. No dobra. Dzięki bardzo. Ile masz lat? 10 mistrzostw z Polski. Świecia ten już tutaj pracował, tylko Krzysiu, kolejnych 20 lat, a później na emeryturę. Dobra, okay. Dzięki bardzo. Także to tym drugim akcentem rozpoczynamy naszą robotę. Co będziemy robić, chłopcy? Rozgrzeweczka, troszkę się pomyczycie tam z panem profesorem, poskaczecie troszkę. Później wrócimy tutaj, zobaczcie, są cztery takie małe buliceczka. Będziemy takie podania grali i później przejdziemy już do rozegrania. To, co ćwiczyliśmy dzisiaj od naszej bramki i wyprowadzenia piłki, będziemy teraz kończyć strzały. Na pozycjach na początek będzie czterech młodych zawodników przeszkadzało, później zobaczymy już też do strzelaniny tych młodych zawodników i na koniec panowie pogramy. To będzie wszystko na dzisiaj. Nie ma Matiego, musi odpocząć troszeczkę, wczoraj grał cały mecz. Bartek też Lisz lekko kostkę podkręcił i nie chcemy ryzykować jego zdrowia. Dobra, Bartek, kapi jak od kapia, ty. Dwa. Super. Jedziemy dalej. Pach, następny. Kontruj. Ręce pracują. Ręce.
Zabierz się z ręką, zabierz się z ręką. Brawo koło, tak. Brawo. Brawo. Ręka, ręka. Brawo Magir, super, brawo. Put the ball out, Gabi! You have second ball! Elementów taktycznych oczywiście nie mogliśmy wam pokazać, ale teraz czas na piłkę w czystej postaci. Gierka! Wczoraj to Rafa Lopez mierzył się z obstawianiem wyników, więc dzisiaj czas na Andrę Martinża. Sprawdźcie, jakie są jego typy i koniecznie zajrzyjcie na social media Fortuny. We will see who will predict more. Here with the phone. The scores of Euro. France against Hungary 2-0. No, this will be total impact. Win or lose only. Win or lose only, yeah. France will win. Portugal will draw. I'm okay, sir. And Poland. Oh. No, and now think what you will say because they will put on Instagram. Speak the truth. Hey, I will be honest because I'm always. I would love that a draw in this game, but I think that Spain will win. But. Yeah, but it's true. So win for France, draw for Portugal and Germany, and win for Spain. But we want Polish to the Poland win because we are here and also Portuguese coach. Jędza, dzisiaj od rana wszyscy mówią tylko o jednym profilu na Instagramie. Jakim? No jakim? Jestem Instagramer, tak? Influencer, tak jak to się mówi? No nie wiem, dla mnie możesz być nawet influencerem. Założyłem, żeby mi nikt nie zakładał żadnych kont i nie poczuwał się, bo teraz każdy w internecie, każdy może być każdy, nie? Dlatego wiesz. Ale wkręciłeś się w tego Instagrama, czy nie? Nie, ja nie wiem co tam się dzieje, nie wiem co się robi. Chłopaki mi pomagają. Młodzi to tam sam. Kiba, weź mu pomóż. Ja czytam książki w pokoju. Chociaż Kiba to raczej z Tinderem ci może pomóc. Nie, Tindera nie używam. Na koniec dnia, oprócz tradycyjnego przypomnienia o subskrypcjach, nie mógłbym nie spełnić prośby naszych piłkarzy i nie przypomnieć, żebyście zaobserwowali konto Artura Jędrzejczyka na Instagramie, więc koniecznie to zróbcie. Ja tymczasem bardzo dziękuję wam za dziś. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!